Trójkąty ABC i DEF są podobne. Obwód trójkąta ABC jest równy 16, a jego pole 12. Pole trójkąta DEF jest równe 60, zatem obwód trójkąta DEF jest równy. Czyli zobaczmy, mamy jakąś taką sytuację, mamy dwa trójkąty. Wiemy, że trójkąt DEF jest większy, bo ma większe pole i wiemy, że one są podobne. Czyli na przykład nasze DEF to będzie taki trójkąt, powiedzmy DEF. To, że on jest prostokątny, to nie ma znaczenia. A nasz trójkąt ABC będzie podobny, tylko będzie mniejszy. I teraz tak, o większym wiemy, że ma pole 60, mniejszy ma pole 12. Wiemy, że mniejszy ma obwód małe a plus małe b plus małe c, powiedzmy a, b, c ma 16, a o większym tego nie wiemy. I teraz zobaczmy, skoro one są podobne, to ich skala podobieństwa jaka jest? Skali nie znamy, ale znamy skalę do kwadratu. K kwadrat, czyli skala podobieństwa pól, to jest 60 do 12. Czyli pole dużego przez pole małego, czyli to jest 5 do 1, czyli k kwadrat to jest 5. Pierwiastkujemy stronami, czyli nasze k to jest pierwiastek, z 5. Skoro wiemy, że k to jest pierwiastek z 5, to obwód zachowuje skalę, czyli nasz obwód tego większego, nazwijmy go powiedzmy jego boki d, e i f, suma d plus e plus f jest równa a plus b plus c razy skala podobieństwa, czyli razy pierwiastek z 5. Prawda? Czyli mnożę przez skalę podobieństwa. Czyli mamy tutaj a plus b plus c to jest 16 razy pierwiastek z 5, to jest 16 pierwiastków z 5, czyli odpowiedź B.